Dzień dobry, nazywam się Anna Sołtysik i jestem opiekunem z ramienia Fundacji Iskierka na jednym z oddziałów onkologii dziecięcej w Polsce. W tym odcinku opowiem Państwu o tym, co to w ogóle jest subkonto, dlaczego warto i jak założyć je w Fundacji Iskierka. Subkonto jest to zatem rachunek bankowy udostępniany przez fundację, na którym rodzice mogą gromadzić środki finansowe, które potem wykorzystają na leczenie i rehabilitację po leczeniu swojego dziecka. Fundacja Iskierka istnieje od kilkunastu lat i od kilkunastu lat prowadzimy subkonto dla naszych podopiecznych. Dla darczyńców jest to znak, że wszystkie zbiórki prowadzone przez nas są uwierzytelnione, dzięki czemu oni również mają pewność, że wszystkie środki, które przekazują, zostaną wydatkowane zgodnie z tym celem, na który przekazują pieniądze, czyli na leczenie i na rehabilitację oraz wszystkie koszty wynikające z procesu leczenia. Po drugie, Fundacja Iskierka ma status organizacji pożytku publicznego i to pozwala darczyńcom przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych. Każdą przekazaną darowiznę darczyńca może również odliczyć od podatku, co jest dla niego dodatkową korzyścią. Ponadto w porozumieniu z naszą fundacją mogą Państwo również organizować zbiórki publiczne, czyli zbiórki do puszek, z których cała kwota również trafi na subkonto Waszych dzieci. Jak zatem założyć subkonto w Fundacji Iskierka? Na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Rodzica znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje. Jest tam również zamieszczony regulamin prowadzenia subkonta Fundacji Iskierka, z którym należy się szczegółowo zapoznać oraz wszystkie dokumenty, które będzie trzeba wypełnić. Do założenia subkonta będziemy również potrzebować zaświadczenia od lekarza onkologa o leczeniu bądź rehabilitacji po leczeniu onkologicznym. W tej samej zakładce znajdziecie Państwo dane kontaktowe, namiary na osoby, które poprowadzą Państwu przez cały proces zakładania subkonta oraz odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wszystkie wątpliwości. Skąd się biorą środki na subkoncie? Środki na subkoncie mogą pojawić się z trzech źródeł. Pierwszym jest 1% podatku dochodowego, drugim źródłem są wpłaty z darowizn, mogą być one dokonywane za pomocą przelewu tradycyjnego bądź wpłat online, a trzecim są wpłaty pochodzące ze zbiórek publicznych, czyli zbiórek do puszek. Fundacja Iskierka, żeby pomóc Państwu w rozpowszechnianiu informacji o potrzebach Waszego dziecka związanych z leczeniem, przygotuje również taki apel pomocowy. Zostanie on zamieszczony na naszej stronie internetowej, na profilu facebookowym podopieczni Fundacji Iskierka. Przygotujemy również plakaty i wizytówki, które pomogą Wam dotrzeć do większej liczby osób chcących Wam pomóc. Wszystkie zgromadzone na subkoncie środki mogą Państwo wykorzystać na refundację kosztów, które ponosicie ze względu na chorobę bądź rehabilitację po leczeniu Państwa dziecka. Mogą to być koszty, które wynikają bezpośrednio z leczenia, takie jak zakup leków, badania dodatkowe bądź wizyty lekarskie, bądź koszty, które jakby pośrednio wynikają z leczenia, czyli tutaj przykładem będą koszty transportowe, koszty dojazdu do placówek medycznych, do lekarzy, do rehabilitantów. Na wszystkie te wydatki Fundacja Iskierka będzie potrzebowała dokumentów księgowych, czyli faktur i paragonów. Taką listę wydatków, które możemy refundować, znajdziecie również Państwo w naszym regulaminie. Oczywiście jako fundacja staramy się podchodzić do każdego z naszych podopiecznych indywidualnie, więc jeśli na tej liście nie znajdziecie wydatku, który Państwo ponieśliście w związku z leczeniem, a chcielibyście go zrefundować w naszej fundacji, wtedy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi podopiecznego. Poza prowadzeniem subkonta Fundacja Iskierka oferuje swoim podopiecznym również inne możliwości wsparcia finansowego. O tych projektach mogą Państwo dowiedzieć się z naszej strony internetowej bądź porozmawiać na ten temat z opiekunami oddziałów, na których jest Iskierka. Dziękuję.